Dzisiaj drużyna, która przegra grę, wygra skina. Poczekajmy tu. Chodź, Santi. O kurde. No to się zaczęło. Chodźcie i po prostu pójdziemy na raz. I sobie tam stracą nas oczu i pójdziemy jakoś naokoło. Ty, ale czekaj, do bazy idziecie? Tu sobie przejmiemy. Ballsy move. Dobra, chodźcie do bazy. Przecież Jerzy ma jajo, to on może wtankować to 10 lat. O kurwa, czemu oni to robią? Tu jakieś fejle wjechały. O nie! Nie macie fleszy? Ej, ale teraz muszę sobie patrzeć, jakie oni mają taktyki, więc może nie zabijamy ich, tylko dajmy im robić ich staw. Plan drużyny Arkoana polegał na stakowaniu minionów przeciwników, a potem puszczenie ich na linię w większej grupie, tak żeby przepuszowały ich creepy. Bezu, idziesz was czyścić. Dobra, zabij go. I faktycznie zabijecie go, w sumie was tu jest więcej. No ale na ich drodze miał stanąć Shao. Nie wyszło, ale próbujemy drugi raz. No a plan drużyny Shao był nieco inny, ale o tym za chwilę. Proszę Państwa, teraz mała przerwa. Czas na parę słów od naszych przyjaciół z Gaminate'a, czyli sponsora dzisiejszego odcinka. Przypuszczam, że wszyscy wiecie, czym jest Gaminate. Ale powtórzę, jest to suplement dla graczy. I to taki, który pobudza waszą koncentrację, a nie tylko daje taki szybki, krótkotrwały boost waszej energii. Dzięki Gaminate'owi będziecie mogli grać, uczyć się, czy pracować więcej, dłużej, mocniej. Chyba właśnie zastosowałem piosenkę Daft Punku. Albo piaska? Nieważne. Ważny jest Gaminate. Powerpack Gaminate'a przychodzi do was w takich puszkach. Tutaj mamy 30 porcji. W przeliczeniu za jedną porcję płacicie 3,33, także widzicie już, że zdecydowanie taniej niż takie klasyczne energetyki. Jedyne, co potrzebujecie, żeby rozkoszować się Gaminate'em, to właśnie ta puszka, woda, no i shaker. Chociaż tak na dobrą sprawę możecie to zmiksować również w szklance. Co kto lubi. A uwierzcie mi, ja piłem już Gaminate'a w postaci shotów, jak wino, jak whisky i nawet jak Jager Bombę. Wszystkie sposoby działają. Mamy mnóstwo smaków. Moim ulubionym jest aktualnie kiwi i truskawka, ale testowałem też wcześniej cytryna, lemonka i również było doskonałe. Proszę Państwa, Gaminate nie zawiera cukru, smakuje doskonale, pomaga wam w osiągnięciu takiego topowego performance'u, bez znaczenia, co aktualnie robicie. Z kodem Dr. Hodo macie 10% rabatu. Kliknijcie w link opisie, możecie sobie wybrać pakiet startowy, przy którym macie gwarancję zwrotu kosztu. Także jeżeli wam nie pyknie, nic się nie stanie. Nie będziecie stratni, spróbujecie czegoś nowego. To tyle ode mnie, a teraz wracamy do odcinka. Czemu Hawat tankuje miniony ich? Czemu on je zabija? On traduje. Dobra, idę się dowiedzieć, co tam się dzieje. Dzień dobry, ja mam takie pytanie. Hawat, co do k***wy? Nic. A co on zrobił? Sfarbił sobie przed chwilą falę na minie. Wszystko jest częścią planu. Okay. Jakbyśmy się zebrali tak wszyscy i tam potańczyli, no nie wiem, na tym bocie chociażby. I oni nawet plejciory sobie biorą, zobaczcie, na topie już. Nie? O kurde. Aha, gagatki. Klepiemy ich jak podejdą, stoimy tu i trzymamy te miniony, żeby one potem poszły wszystkie naraz. Nie, zostaw ich, oni będą puszować do mnie. Dobra, jak na razie jedna fala. Dobra, tego tam przegonić. No już podejdę sobie tam. I Shao przyszedł. Oni mają piąte levele. Może ich ta taktyka to jest nam przeszkadzać. Dobra, ja muszę się dowiedzieć. Dzień dobry. Po f***y piknęliście takie czempionek. To jest częścią planu, zobaczę za... Kodo, możesz mi przy okazji na mapie poszukać. Ja za chwilę mam 6 level na TF-ie, to cię znajdę. Nie, ale... Ja puszuję. No właśnie, czemu puszujesz? Zobaczysz. No powiedzcie mi. Golda zbieram. Na co? Po prostu chcę ich zabijać. O Jezus. Szał, ile ty masz killi? 8-0. Dobra, co panowie? GG. Wygraliśmy! Dobra, no ja muszę im to zaliczyć, no nie powiedziałem w sumie faktycznie, że ten... Bezut poszedł apka, żeby szybciej można było FF-ować. Jak to? Dobra, to pierwsza gra. W pierwszym meczu przez sprytne obejście zasad wygrała, czy też... przegrała drużyna Shao. Ale w drugim meczu nie miało być tak łatwo. Zakazane było poddawanie się. Dodatkowo, w każdej drużynie była jedna osoba, której zadaniem było wygrać. Byli to odpowiednio Shao i Captain. Także mimo, że drużyny wyglądały tak, to w rzeczywistości składy były takie. Także te osoby miały za zadanie przegrać, a te osoby miały za zadanie wygrać. To Bezu się prosto do ciebie przyklei z Arkoanem, będą ci stawiać ściany i pilar na mordę cały czas. Ty się one mają po 20 sekund na żeby sobie dofarmić po prostu. Tak Shao przegra na Warwicka. Jak będzie nafidowany? Also, ja mogę go kajtować fajnie. Dobra, sprawa jest taka. Fidujmy kaptyna. To zaczyna nas nafidować, kapten. Czekaj, oni to robią samo chyba. Tak, też idą na mida. A ja wam mogę mówić, co oni robią. Po turret. O kurwa. Pomyślałem o tym. Zabijamy Hawata. O. Żeby przarzyć zrobić tego. Ty, to weźmy. Ty! Dobra. Lol, będą ci kradli kile, ej! I jeszcze kapty go będzie orać! I dalej, lecimy. Co tam się dzieje, ej? No nie, lepiej to wymyślili! Dobrze, kapten, gryź jajo, drugie śniadanie. Oni, on ma już 2 kile! 3! Kurde, jajko musieliśmy zabić. A, czekaj, to tak. Czekaj, on Santi zabije go. O kurna!
No dobra, i już jest w zasadzie git, masz 4-0. No to tak, nie szybko. Uważaj, bo tam Trant, stój tutaj, stój obok mnie, bo Trant może coś podejść. Dobra, jest pierwszy kill. On jeszcze nie był cofnąć, więc nie ma zakupów, więc powinno być git. Ale to jest... Nie wiem, ja się muszę co na pojitemy. Dewujecie go? Aby mu przerwał. No, jak ktoś ma? Nice! Teraz jakiś trandl. A kurwa, nie macie trandla. Co? Cofnij się. Jak go trolują! Bazu, chodź! Idę. Oj. Co? O, to tak... Dobrze! Goni ich! Nie, bo uciekasz do nich! Daj, i tornado w niego, LOL! Nie ma cofania! Trzeci raz już mi ktoś przerwa mój kola, mam dość. Szało ci ciągle przerywa kola. Nie no, a nie wiem, ja mi znowu przerwie, nie wytrzymam. On by szybciej poszedł z buta przecież! Ale ta gra jest upośledzona! Pasegi! Bardzo ładnie gra. O, chociaż kapitan. O, tak, zabić go! Ajcie. Dobrze. Kit. No i teraz dawaj nas. Ja się cofam z buta do bazy. Pierdolę to ma nie wie. No. Ej, on idzie z buta, już się poddał, nie ma szans na cofkę. Ej, guys, chodźcie na topa, chodź. Bezu mnie goni. Czekaj, od razu pod turet. Ja też mnie i ja spieprzam pod turet. Biedny trundle. Nice. Ty do puszowie topa. Ty, ale ty możesz puszować mida na pałę. Na topie jest więcej minionów. I zresztą ludzie do mnie przychodzą. A w tym pomysłu, żeby mnie bić jak coś. Zabierz. A wiesz, że mnie będę fokusować. A czemu mi to mówisz, debilu? Uuu, kapitan już jest na trzecim plejcie. A ja jestem na drugim. Bo mid jest chyba krótszy, nie? To szybciej miniony przyjdą. No. I chłop tankuje w ogóle, healuje się. Oni chyba już cię olali w ogóle, szao. Tylko feedują kapitana. Dobra, a Nivi nie ma, ja idę na topa zabić szao. Ej, podejdź tak bliżej do ściany, to ja ucieknę od razu. I pan, jak to zrobił. Chociaż, ale puścił wave'a, idę wziąć turret. Przyszedł Arkoan, trollować. Wow, ale ściana! idzie kapitan. Gdzie idzie? O, chyba przyszedł tam. A ma piątkę. A ja mam szóstkę. Oj. Ale mi zjebał creepa. Dobra, to Imo teraz najlepiej łazić tam, gdzie idzie szao, żeby po prostu go powstrzymać. 17 killi macie obaj. I ja za to ja mam 5000 golda. Czemu ja pikuję na drużynie, gdzie idę? Tysiąc golda! Ta wieża ma 300 HP. Ale ma tam nie ucieka ode mnie! To jak instynkt chyba. Tankuje, jeszcze wieżę! O nie! Krzał! Jest! Dobra! Oj, chciałem cię uratować. Jaki szało! Nie, bo jak on skacze po nich, to ja nie mogę. Szałowe zagranie. Ale ja niszczę tego tureta, lol! Patrzcie, jak ja rozwierdalam ten turet! Dobra, to już wyrąbane w tego kaptyna. Myślę, że możesz po prostu tutaj base race robić to, śmiało. I oni idą na Heralda, Ty, robią, Bezu im tankuje. Dobrze, gryź to. No trudno się mówi. Ja mam full builda prawie. On biegnie na mida. Wow! O, QSS? Co? Daj się wyleczyć z siebie. Dobra, dzięki. Daj mi wychodź na nim. I? Uuu, ale Firek wjechał i... Dobra, jest. Kurde, nie wiem. On jest za mocny z tego słowa. Bardzo! A czekaj, no nie, dobra, QSS. Dobra, to będzie koniec. Chodź, możesz wziąć pętę. Żartowałem. Gdzieś o 8 tysięcy dolarzy. Gratulacje Szao i gratulacje moja drużyna. W trzecim meczu zadaniem większości graczy było wygrać mecz. W obu drużynach był natomiast ukryty agent, który miał doprowadzić do porażki swojej drużyny. Jeśli by mu się to udało, dostałby skina. Dodatkowo, po grze gracze mieli głosować, kto był agentem. Za trafienie mieli dostać skina. Za pudło ich skin trafiał do agenta. Jak to gryziemy? Szao mówi, że chcesz na dżunglę? No. Czemu to jest supporta? Bo jest agentem. Tak, oczywiście. O, przyznaj się, słowo klucz! Możemy wziąć tak, że ja zagnam faktycznie tym Ivernem pod ciebie, on też będzie grać Soraką pod ciebie. Tylko jak traficie, że Arkoan jest agentem, to jesteście w dupie. Zapomniałem o tym. A już piknąłem Iverna! Zobaczymy, jak będzie trzeba kogoś pamiętać. Mamku? Dobra, mogę to? Pytaj, czy nie?
Dzięki. Aj, Scary dostaje. Taki duel Yasuo na Janę, na Jhinraka. Na Janę! O kurwa, ale się wbił! Jaki low! Tak jakby tak do mnie dotarło, czy jego Soraka nie jest przypadkiem obvious pickiem, że jest do Sory? Ja się zastanawiam, czy ta Soraka, czy ten Ivern? Zauważ, że ja jednak jestem faktycznie mainem Iverna, nie? A ja mainem Soraka. Ty, ma siódmy na Sorace, no. Co tu robi? Fuck. CSS. Dobra, patrzcie te triki. O kurwa, to przeżyjesz? Niemożliwe. Ty LOL! Jeżeli zdąży dojść, to jeszcze zabiję. Czekaj, mam flesza. Mogę flesza zrobić, jeżeli ucieknie. Ha! Co tu się dzieje? Wszystko było bardzo blisko. Predicted! Ty zrobisz go! On ma 200 HP. Hypemaster. Jeszcze kuje trafia, dobry egzost. O kurde. Autoatak? Nie! Co zrobił? LOL, ej tu... To było potężne. Dzień dobry. Kurwa, Captain, to ty jesteś na tym kęczu, tak orasz tego biednego Hawata. No tak, bo ten debil puszuje. I'm a fool! Ale jakby tak patrzeć po liczbie plate'ów, to Soraka chyba nie jest agentem. Puszuje coś tam. Goodbye, Yasuo może być. Mówiłem, potężny ten Iver. Wow! Ja, no, okay, ale chłop ograł! Ograł! Ha, fancy! Santi na topie. Daj. Dobra, jak myślę? On smaga! Zasady, ja pierdzielę. Oj. Jeszcze bez nadchodzi. Nie, zostawiłeś mnie z Michał! Pusz tam szao. Ja chciałbym! Ktokolwiek jest agentem z waszej drużyny, chyba dobrze mu idzie. A co ty składasz? To nawet nie jest attack speed. Bo Santi tu jest. Łooo, to sobie zrobiliście dragona. Tam za mnie jest Majta, kupię czas. LOL. Jeszcze bez, LOL! Dobrze, kurwa, agresywna Soraka! Ale pizga ta Soraka! To nie jest beka! Dawno mnie tu nie było. Szedłem po aktualizacji waszych opinii. Ja podejrzewałem Beza, ale potem się okazało, że on i tak takie kole podejmuje jak gra normalnie, więc w sumie jeszcze ukrył Bezy, no. Bota bierzemy. Nie, bezu to imposter jednak. Dzidzin. Jerzyk, który piknął Sorakę. Słuchamy twojej opinii, kto w twojej drużynie był agentem i dlaczego? Według mnie, Mordekaiser. 0-5 mnie bardzo urzekło. Z drugiej strony, z kaptynem bardzo chcieliśmy zgnębić go na początku, żeby po prostu go zdominować. Kaptyn, zapytamy się, kto był u ciebie impostorem? Ja ogólnie uważam, że dwóch impostorów było w przeciwnej drużynie. Ze swojej drużyny to Bezu miał kilka dive'ów, ale to jest jego... No właśnie, to jest jego kata po prostu. To jest jego po prostu popisowe zagranie. No. Mnie najbardziej zaciekawił Kraken i Phantom Dance. Na Yasuo. Mi podwalił Reda i tylko dlatego zagłosuję na Reviksa. To wracamy do drużyny numer 1. Panie Arkoanie. Każdy jest sus, ale ponieważ znam cię nie od dziś i już mnie tak wyrolowałeś, myślę, że ty jesteś impostorem tak naprawdę. Jakby nie patrzeć, ty już raz tak zrobił, nie? Bezu, jaka jest twoja opinia? Postawa na Reviego najbardziej. Kaptyna na pewno, nie? Generalnie myślałem przez trochę meczu, że to może być Santi, ale jak zajmowaliśmy na sam koniec, to mi się to spodobało, więc nie głosuję na Reviego. Jakbym ja miał oceniać, kto był impostorem, to był to Bezu. Myślę, że byłoby to dużo lepsze, gdyby jednak pozagrał pod AP, a nie pod AD. To jest Bezu, zostaw go w spokoju. No ja już widziałem różne buildy, nawet tank Katarinę widziałem u Bezu. O, weź! Teraz Shao się wypowie. Na pewno Arkoan jest safe u mnie, z Arkoanem nieźle graliśmy. Hawat wie, że jest Hawatem. Ja idę na Jerzyka głosuję. Dobra, Jerzyk przyjmuje głos. A co gdyby impostor zagłosował na siebie? Musiałbym mu dać, no. Ale... Można zmieniać? Nie, nie można zmieniać. To teraz Santi. Ja wybieram Raviksa. To, że na bocie Yasuo trochę mi to jednak podejrzane. No i została nam ostatnia osoba, Hawat. Przegraliśmy to, więc impostor dostaje skinem, głosuje na siebie. Dobra. To mamy wszystkie głosy, a teraz czas na odkrycie prawdy, kto był impostorem w drużynie 1, kto był impostorem w drużynie 2. Proszę Państwa, prawda jest taka, że wszystkim powiedziałem, że jesteście impostorami. O kurna! O ty gnojku! Także niektórzy się dobrze kryli, niektórzy mniej. Ale czekaj, Hodo, w takim razie też byłeś impostorem, czy Arkoan nic nie dostaje? Nie, no ja nie byłem. Także Arkoan nic nie dostaje. Nie, czekaj, dostaję, bo przegraliście grę. Tutaj są wyniki tego, kto ile dostał skinów. Dzisiaj wydałem na nagrodę jakieś 700, także proszę subskrybujcie ten kanał i kliknijcie w ten film.